Motoświat. Kanał tworzony z pasją. Cześć moi drodzy, ja jestem Andrzej, to jest kanał Motoświat. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nowej Dacia Bigster, która została już zaprezentowana. Bigster jako koncept został zaprezentowany w 2021 roku i było wiadomo, że to będzie większa, dłuższa odmiana wersji Dustera. Stąd też nazwa Big od większej, Ster od Duster. Stąd mamy nazwę Bigster. W tym materiale dowiesz się, czy Bigster to jest tylko dłuższa odmiana Dustera, czy może oferuje coś więcej, a oferuje. Bigster to nie tylko dłuższa odmiana Dustera, ale też nowe jednostki napędowe oraz lepsze wyposażenie. Tak więc zaczynamy. Tak jak pisałem Wam ostatnio na Facebooku, Bigster będzie oferowany tylko wyłącznie w wersji 5-osobowej, a nie jak wcześniej spekulowano w wersji 7-osobowej. Jest to podyktowane według Daci tym, że po prostu 7-osobowa wersja byłaby droższa w produkcji i cena bazowej wersji, nawet 5-osobowej, byłaby po prostu droższa. Ale po kolei. Zacznijmy od wymiarów. Szerokość jest taka sama jak w przypadku Dustera, czyli wynosi 181 cm. Długość wzrosła o 23 cm względem Dustera i teraz Bigster mierzy 4,57 m na długość. Wysokość 171 cm, czyli 5 cm względem Dustera więcej. Został zwiększony też rozstaw osi o 4 cm i teraz wynosi on równo 2,7 m. Jeżeli chodzi o silniki, mamy tutaj też całkowicie nowe jednostki, zaczynając od najbardziej chyba oczekiwanego silnika LPG o wzmocnionej mocy, który teraz ma pojemność 1,2 i 3 cylindry i moc 140 koni mechanicznych. Następnie mamy silnik 1,2 TCE o mocy 140 koni mechanicznych, jest to też silnik 3-cylindrowy, wyposażony dodatkowo w układ miękkiej hybrydy. Spalanie według deklaracji producenta ma wynosić 5,6 litra na 100 km, skrzynia manualna. Następnie mamy silnik 1,2 TCE również 3-cylindrowy, ale z napędem 4x4 o mocy 130 koni z manualną skrzynią biegów. Mamy w tym 5 trybów jazdy: automatyczny, na śnieg, błoto, piasek, offroad oraz eco. Ponadto mamy też silnik hybrydowy, ale co ciekawe, nie jest to ten sam, który znajdziemy w Dusterze o pojemności 1,6 i łącznej mocy 140 koni, a mamy tutaj silnik wolnostojący 1,8 o mocy 107 koni plus zestaw silników elektrycznych dający nam 50 koni mechanicznych, co łącznie sumarycznie daje nam 155 koni mechanicznych. Średnie spalanie według danych katalogowych wynosić ma 4,9 litra na 100 km. Pojemność akumulatora trakcyjnego 1,4 kWh. No i wyposażenie w Bigster. Tutaj opowiem Wam tylko porównując do Dustera, co zmieniło się. W opcji mamy większe zegary cyfrowe z większą ilością wyświetlanych informacji, który teraz ma 10 cali. Ponadto możemy dokupić sobie elektryczną klapę bagażnika, czego w Dusterze nie było. Dodatkowo możemy też mieć automatyczną dwustrefową klimatyzację w serii już od drugiego poziomu wyposażenia. Tylną kanapę możemy złożyć w proporcjach 40x20x40. Możemy domówić sobie też panoramiczne okno dachowe. Pierwszy raz w Dacia możemy sobie zamówić dwukolorowe nadwozie z czarnym dachem. Otrzymujemy tutaj też wysoki tunel środkowy z podłokietnikiem i chłodzonym schowkiem. Kolejną nowością są nawiwy dla pasażerów w drugim rzędzie siedzeń. Reszta wyposażenia jest taka sama jak w Dacia Duster. Ceny, bo pewnie Was to też interesuje, mają się rozpoczynać od około 108 tysięcy złotych, natomiast wersja hybrydowa to wydatek około 129 tysięcy złotych. Jednak prognozowane ceny, a na oficjalne trzeba jeszcze troszeczkę poczekać. Pomimo, że Bigster to jest tak naprawdę przedłużona wersja Dustera z lepszym wyposażeniem i nowymi jednostkami napędowymi, to ten projekt został zaprojektowany tak, że może się podobać. Dajcie znać, co Wy sądzicie o nowej Dacia Bigster, czy Waszym zdaniem to jest ruch w dobrą stronę i czy jesteście potencjalnie zainteresowani tym modelem. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy wersja LPG oraz 4x4, czy zostaną one wyposażone w skrzynie automatyczne. Miejmy nadzieję, że tak, bo takie połączenie, czyli LPG plus automat, byłby bardzo ciekawym wyborem i myślę, że dużo klientów mogłoby się na to zdecydować. Dajcie znać, jaka wersja silnikowa dla Was jest najbardziej optymalna, no i czekam na Wasze opinie na temat nowej Dacia Bigster. I to wszystko, co przygotowałem dla Was na temat nowej Dacia Bigster. A jeżeli ten materiał Wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał i naciśnijcie dzwoneczek. I to jest bardzo ważne, żebyście zasubskrybowali ten kanał, bo wciąż 92% oglądających moje materiały nie subskrybuje kanału, a teraz mam ponad 13 600 subskrypcji, więc pomyślcie, co by było, gdyby te 92% osób oglądających zasubskrybowało ten kanał. Miałbym grubo ponad 200 tysięcy subskrypcji. Więc jeżeli możecie, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i zostawcie jakiś komentarz. To wszystko podbija zasięgi mojego kanału. Jak zwykle widzimy się w niedzielę o godzinie 9. Trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego. Cześć!